W naszym mieście w nadchodzącym roku szkolnym liczba oddziałów przedszkolnych nie zmieni się. Miasto w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przygotowało ponad 700 miejsc. Sprawdza się nam to działanie. Wiele sal zostało doposażonych, wyremontowanych. Wiemy, że te doświadczenie tego roku, już gdzie nawet 3-latki przyszły do szkół, ale zostały naprawdę otoczone dużą opieką. Te sale zostały tak zorganizowane, że w zasadzie ze starszą młodzieżą te dzieciaczki nie mają kontaktu. Działającymi przy szkołach przedszkolami zainteresowani są też sami rodzice. W szkołach podstawowych naukę rozpocznie 28 klas pierwszych. Cykl nauczania zintegrowanego zakończy natomiast aż 45 oddziałów. To oczywiście wynika jeszcze z tego, że to są ostatnie roczniki, które i 6- i 7-latki szły do szkoły podstawowej. No, mamy tą górkę, a teraz widzimy, jaki jest duży spadek. To z tym nasze szkoły będą musiały się zmierzyć. Miasto już od dawna obmyśla, jak rozwiązać ten problem. Stąd właśnie pomysł utworzenia przy szkołach oddziałów przedszkolnych. W celu zniwelowania luki podjęto też decyzję co do liczby klas w szkołach ponadgimnazjalnych. Nabór planowany jest podobnie jak rok temu, ale będzie istniała możliwość zwiększenia liczby oddziałów w szczególnie popularnych placówkach. Zmianą jest fakt, że zespół szkół nr 4, który cieszył się dużym zainteresowaniem, w ubiegłym roku pan prezydent wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału, który nie był planowany wcześniej w naborze. I w tym roku jest ta kontynuacja, czyli klasy, 3 klasy będą w arkuszu, 4 klasy w naborze, bo przypomnę, uczniów mamy w zasadzie w porównaniu z rokiem 2017-18 i 2018-19 mniej więcej na tym samym poziomie. I już od kilku lat stosujemy taką metodę, że dyrektorzy szkół, przygotowując arkusz organizacyjny szkoły, ten, który będzie powstawał w kwietniu, w maju, w zasadzie będzie zatwierdzany w kwietniu, w maju, on już teraz powstaje. Zawsze jest jeden oddział mniej przygotowany, ale uczniowie do naboru mają informację, że jest jedna klasa więcej. Klasy będą liczyły od 20 do 30 osób. Miasto, otwierając możliwość utworzenia dodatkowej klasy, chce, by to sami uczniowie decydowali, w której szkole chcą kontynuować naukę. W przyszłym roku nowe możliwości wyboru otrzymają prawdopodobnie uczniowie pierwszego LO, w którym być może powstaną 2 nowe oddziały dwujęzyczne. Warunkiem ich uruchomienia jest zorganizowanie przez placówkę możliwości zdawania matury międzynarodowej. Klasy dwujęzyczne mamy już w 3. liceum od wielu lat. Są to 2 klasy, które jest kontynuacja i w związku z tym nie zależy nam na tym, żeby powielać ten sam schemat, żeby ta młodzież się nam rozproszyła, bo to czasami potem niestety, ale jest kosztem jakości, ale to, co zaproponowało pierwsze liceum, czyli matura międzynarodowa. I powiem, że w województwie naszym podlaskim taka szkoła jest w Białymstoku. Miasto przewiduje też zmiany w szkołach zawodowych ZS nr 6 i ZST, gdzie kierunki kształcenia zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.